Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 46. odcinek Zarychta na Solo. Kontynuujemy zapowiedź sezonu 18-19. Tym razem pod lupę moją wpadli Philadelphia 76ers, czyli drużyna, która w końcu po kilku sezonach dołowania weszła na wyższy poziom. Wreszcie awansowali do playoff. W tym playoff też nie spoczęli na laurach, bo odprawili z kwitkiem Miami Heat, ale okazali się jeszcze za słabi na Boston Celtics i zakończyli swoją przygodę na drugiej rundzie. Mimo wszystko wydaje się, że ten poprzedni sezon na Sixers zdecydowanie mogą zaliczyć do udanych. Pokazali się z bardzo dobrej strony. Mieli świetną końcówkę sezonu. Zdobyli w osobie Bena Simmonsa tytuł dla najlepszego debiutanta roku. I pokazali też, że na przyszłość są bardzo, bardzo ciekawą drużyną do oglądania. Mieli trochę zamieszania w kierownictwie klubu, bo Jerry Colangelo, czyli dotychczasowy generalny menadżer, miał niezłą sytuację, jeśli chodzi o fałszywe konta na Twitterze. No, na pewno słyszeliście o tym i czytaliście. No i Colangelo został pogoniony z zespołu. Chwilę trwało, zanim pojawił się nowy generalny menadżer, więc tymczasowo tą rolę pełnił Brett Brown. On był odpowiedzialny za cały off-season tak naprawdę. To on pociągał za sznurki przy wyborze zawodników z draftu, a także przy późniejszym off-season. Niedawno został zatrudniony już jako oficjalny generalny menadżer Elton Brand, czyli były zawodnik 76ers. Zresztą świetny zawodnik w ogóle całej NBA, najlepszy debiutant NBA swego czasu. No i Brand teraz będzie w najbliższym sezonie miał czas na to, żeby się przygotować do swojej roli tak naprawdę, bo wszystkie decyzje na najbliższe rozgrywki zostały podjęte. I pierwszy sprawdzian Branda, myślę, może być dopiero w okolicach trade deadline, czyli w lutym. No a do tego momentu będzie mógł się oswoić ze swoim stanowiskiem, nauczyć go i tak dalej. No i właśnie do Bretta Browna, czyli teraz do człowieka, który pełnił rolę generalnego menadżera w ostatnim czasie, ale będziemy go oceniać tylko i wyłącznie z perspektywy jego pracy trenerskiej. No, Brett Brown przeszedł wszystko z Philadelphia 76ers. W momencie, kiedy drużyna zdecydowała się na pójście mocno w tankowanie, to Brown dostał rolę pierwszego trenera i to on przeszedł z nimi te wszystkie sezony dołowania, posiadania najgorszej drużyny w NBA, albo prawie najgorszej. Wyciskał z niej raz więcej, raz mniej, ale jak już zaczął dostawać zawodników dobrych, takich jak chociażby najpierw Joel Embiid, a w ostatnim sezonie już cały pakiet, to pokazał, co umie jako trener, bo w swoim pierwszym sezonie tak naprawdę, kiedy Michael Carter Williams został wybrany najlepszym debiutantem NBA, Brett Brown pokazał, jak fajnie można z drużyny grającej o nic, grającej tak naprawdę jak najwyższy pick w drafcie, zbudować zespół, który się miło ogląda, bo Sixers mieli wtedy swoje jakieś takie myśl przewodnią, byli rozpoznawani dzięki swojej obronie, dzięki swojej defensywie, która była bardzo agresywna, bardzo ostra i to tym wygrywali sobie serca kibiców w tamtym czasie. Później było dużo gorzej, ale już rozgrywki 16-17, w których Joel Embiid trochę pograł, pokazały, jaki jest potencjał drużyny, bo gdy Embiid był zdrowy, gdy grał, to ta drużyna była dosyć blisko bilansu 50% zwycięstw. No, ostatnie rozgrywki to już zdecydowanie pokazały, jaki jest ich potencjał, a może być zdecydowanie jeszcze większy. Wydaje mi się, że podstawowym zadaniem na najbliższy sezon dla Bretta Browna będzie oczywiście poprawienie jeszcze wyniku, ale kluczem będzie znalezienie odpowiedniego miejsca dla Markela Fultza, czyli ubiegłorocznego numeru 1 w drafcie. I tutaj mam nadzieję, że Brown coś ciekawego wykombinuje, bo Fultz jest uważany za wielki talent i, no i takim po prostu jest. Więc mam nadzieję, że znajdzie to miejsce dla niego, że będzie w stanie wydobyć z niego jak najwięcej jako zawodnika, że znajdzie dla niego miejsce obok Bena Simmonsa. Oglądając mecze przedsezonowe już widać było, że poprawił swój rzut, więc jest to zdecydowanie na plus. Brown ma też oczywiście o tyle trudną sytuację, że dosyć sporo zawodników dostał nowych, bo jeżeli pamiętacie, to trzech gości ze stałej rotacji z poprzedniego sezonu odeszło, czyli Marco Bellinelli, Ersan Ilyasova i Rishon Holmes. W ich miejsce dostał nowych graczy. Część już powoli wdraża, jak chociażby debiutant Alan Rigosha Meta,
jak podkoszowego Mike'a Mascale. Natomiast jeszcze na kilku musi poczekać, bo nie grał chociażby jeszcze Wilson Chandler. Ale na wszystko przyjdzie pora. No i jeśli miałbym ocenić Bretta Browna, no to na dzisiaj jest to taka mocna czwórka, może nawet czwórka z plusem. No ale tak jak mówię, ten sezon musi być dalszym rozwojem w tym procesie, który się w Filadelfii dzieje od kilku lat i musi być kolejny krok w przód. Więc wydaje mi się, że brak awansu do finału konferencji zostanie uznany jako porażka. Takie mam wrażenie, szczególnie, że nie ma LeBrona Jamesa. Ja wiem, że już się odwoływałem chociażby przy Boston Celtics do LeBrona, ale to nie obraźcie się. To po prostu będzie wracać. Tak jeszcze przy kilku drużynach nie raz i nie dwa powiem o LeBronie Jamesie i o tym, że drużyna powinna osiągnąć tyle albo tyle ze względu na to, że jego tam nie ma. Jest to naturalne odwołanie, które będzie się pojawiać. Ok, przechodzimy dalej. Zawodnicy obwodowi. No i tutaj zdecydowanie numerem jeden jest Ben Simmons, który zawodnikiem obwodowym jest z nazwy, bo tak naprawdę gra na obwodzie, kiedy podaje. A jeżeli ma rzucać, to już jest zdecydowanie blisko obręczy i rzuca praktycznie tylko i wyłącznie z pola 3 sekund. Ben Simmons nie nauczył się rzucać, chociaż pojawiały się jakieś filmiki pokazujące, że trafia trójki, no ale póki co w meczach przedsezonowych trójek nie oddawał. I w ogóle rzutów nawet z pół dystansu też nie było, więc w ten sposób wciąż zabiera sobie dodatkową furtkę do tego, żeby ułatwiać sobie grę i być po prostu trudniejszym do zatrzymania przez przeciwników. No ale to już jest jego w tym rola też trenera, żeby mu to uzmysłowić i żeby nad tym popracować, bo najzwyczajniej w świecie ułatwia trochę robotę swoim przeciwnikom. No obok Bena Simmonsa, jak widać, w meczach przedsezonowych będzie grał Markel Fultz. I Fultz będzie póki co taką dwójeczką, która też będzie zamieniać się w rozgrywającego w momentach, kiedy Simmons będzie siedział na ławce. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fultz wygląda póki co solidnie, natomiast to jest bardzo mała próbka, więc na pewno na plus jest to, że zaczął rzucać z pół dystansu, rzucać trójki z powrotem, więc to jest naprawdę fajne i to pokazuje, że ta kontuzja barku sprzed sezonu jest już chyba w 100% zaleczona. Z tego, co tam czytałem, bo wybaczcie, ja NCAA nie śledzę, to ten mechanika rzutu coraz bardziej przypomina tę, którą miał Fultz w trakcie rozgrywek akademickich. No i to jest ten gość, który miałby wynieść Sixers poziom wyżej, tak? Więc mam nadzieję, że tak się stanie, aczkolwiek obawiam się, że to mogą być jeszcze za wysokie progi i przy takich dosyć mocnych osobowościach w zespole, jakie mają Simmons i Joel Embiid, może być mu ciężko się przebić, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Wejście Fultza do pierwszej piątki oznacza, że na ławkę rezerwowych wędruje JJ Redick i mam wrażenie, że JJ Redick może w najbliższym sezonie powalczyć o nagrodę dla najlepszego rezerwowego, nie wiem, z Lou Williamsem chociażby, bo Redick będzie dalej wchodził po to, żeby wrzucać po prostu mnóstwo punktów, a jeżeli on będzie robił te 15-17 punktów co mecz, a do tego Sixers będą wygrywać, to z automatu będzie o poziom wyżej od chociażby Lou Williamsa i jego Clippers, którzy mogą nie wejść nawet do playoff na wyrównanym i mocnym zachodzie. Więc to jest gdzieś tam nadzieja dla Redicka. Jednocześnie Sixers, wybierając w drafcie, zapewnili sobie kolejnego zawodnika, który będzie pełnił podobną rolę, bo Landry Shamet, jak widać już też po meczach przedsezonowych, jest dosyć podobnym zawodnikiem jak Redick. Też świetnie rzuca za 3 punkty, też świetnie gra bez piłki. I to może być gość, który najzwyczajniej w świecie zapełni lukę po Marco Bellinelli z poprzednich rozgrywek. I to zdecydowanie jest na plus dla drużyny, bo chociażby dlatego, że Shamet jest dużo młodszy i można go jeszcze wiele nauczyć. Pamiętajmy, że w składzie jest jeszcze chociażby TJ McConnell, który jest zawsze dobrą duszą tej drużyny i myślę, że on będzie tam dalej na długo. Będzie może pełnił rolę taką jak Udonis Haslem w Miami Heat. Na pewno grając trochę więcej niż Haslem, ale jego rola oczywiście będzie ograniczona. Natomiast jeśli sobie przypomnicie playoffy ubiegłoroczne, to McConnell był tym gościem, który w pewnym momencie poderwał Sixers do gry. Poderwał ich do zwycięstw chociażby właśnie z Miami Heat, a nie Markel Fultz. Więc to jego doświadczenie, to przejście właśnie wszystkich, bądź prawie wszystkich sezonów Sixers od samego dołu też jest bardzo, bardzo ważne. I on jest jednym z ulubieńców zresztą fanów, właśnie ze względu na to, że przeszedł przez te wszystkie etapy, że jest graczem, który na pierwszej pozycji stawia sobie pracowitość i walkę o to, żeby się doskonalić, a nie bazuje na samym talencie. Więc to zdecydowanie też, myślę, zdobywa sobie w ten sposób posłuch u trenera, może nawet nie tyle posłuch, co po prostu jego sympatię i przekłada się to później na minuty. No na obwodzie mamy jeszcze Jareda Baylessa,
który myślę będzie grał ogony. No i mamy Zaira Smitha, który dołączył do dosyć długiej listy debiutantów, którzy zanim zdążyli rozegrać pierwsze spotkanie w barwach Filadelfii, to złapali kontuzję. Nie wiadomo jeszcze w 100% czy Smith opuści cały sezon, czy też nie, więc na razie nie ma co go oceniać. I już. Jeśli chodzi o moją ocenę gry zawodników obwodowych w Filadelfii, to jest mocna czwórka, bez czegokolwiek więcej. Jak Fultz potwierdzi swoje możliwości, jak Simon zacznie rzucać trochę więcej, jak Szamet będzie równomiernie i co mecz dostarczył te kilkanaście punktów, to może pomyślimy, albo chociaż kilka, to może pomyślimy o nocie wyżej, albo chociaż o pół noty wyżej, natomiast na dzisiaj to jest mocna czwórka. Dalej mamy skrzydłowych. I tutaj jest dosyć mocno ograniczona lista tych zawodników. Oczywiście może się zdarzyć tak, że Sixers będą grali niskim składem i któryś z tych graczy, których wcześniej wymieniłem, będzie nominalnie występował na pozycji numer 3 albo nawet 4. A wtedy ktoś z tych graczy, jak chociażby Dario Saric, zostanie przesunięty na pozycję numer 5, więc tak się może jak najbardziej zdarzyć. Natomiast tutaj Saric jest zdecydowanie numerem 1, jeśli chodzi o pozycje skrzydłowych. Jak sobie teraz przypominam, patrząc na to, jak Saric grał w ostatnich dwóch sezonach w barwach Sixers i jak sobie to zestawię z tym, jak to Fenerbahce nie chciało go puszczać do gry, jak to go zgłosili, zdaje się, tylko do rozgrywek Euroligi, a nie zgłosili go do rozgrywek Ligi Tureckiej, to jestem naprawdę szczerze zdziwiony, bo w sumie Fenerbahce słynie jako dosyć dobra marka w Europie, jedna z najlepszych zresztą. No i trochę to mi nie pasuje, no ale to już ich problem, tak? Saric już zresztą, myślę, o tym nie pamięta, jest zadowolony z tego, gdzie jest. Jest bardzo doceniany w Filadelfii, jest takim zawodnikiem do wszystkiego, bo może zagrać na piłce, może zagrać tyłem do kosza, rzucić za trzy punkty, rozegrać, postawić zasłonę, no dobrze broni, więc jest takim zawodnikiem sklejającym wszystko w całość. Jest gościem, który tak naprawdę pomoże każdemu w każdej możliwej i potrzebnej sytuacji. Dlatego jest zawodnikiem numer jeden po prostu na tej pozycji. Oczywiście przez to, że gra obok Embida, Simonsa i innych graczy, którzy więcej punktów rzucają od niego, są bardziej widoczni. Gdzieś ta jego rola jest mniej eksponowana w mediach, natomiast nie znaczy to wcale, że jest mniej istotna. Wręcz przeciwnie, taki zawodnik, który działa trochę po cichu, który niekoniecznie zbiera największe laury, jest bardzo często tym, który sprawia, że drużyna wchodzi o ten poziom wyżej. Spójrzcie na Golden State Warriors i Draymonda Greena. Spójrzcie na chociażby swego czasu Chicago Bulls i Dennisa Rodmana. Takich przypadków, przykładów będzie mnóstwo w historii NBA i będzie takich graczy mnóstwo i wydaje mi się, że taki Saric jest dla nich bardzo, bardzo istotny. Obok Saricza będzie kolejny zawodnik, który przyszedł też całą drogę w Filadelfii od samego dna, czyli Robert Covington. Gość, który swego czasu był za słaby na Houston Rockets, a teraz takim Houston Rockets by się bardzo przydał, szczególnie ze swoimi umiejętnościami defensywnymi, bo jeżeli dobrze pamiętacie, Covington został wybrany do jednej z najlepszych piątek defensywnych ostatniego sezonu. Do tego wciąż utrzymuje się w bardzo dobrych statystycznie rzutach za 3 punkty, bo ta jego skuteczność jest bardzo wysoka wciąż. Podobno pracował nad dodaniem do swojego repertuaru trochę więcej, na przykład grania po koźle, tak, że dostanie piłkę za linią rzutów za 3 punkty, postraszy rzutem, spróbuje wjechać, oddać albo samemu zdobyć punkty, więc to może być kolejny punkt dla jego rozwoju i kolejny plus dla Filadelfii. No oczywiście tutaj Covington jest graczem, który idealnie pasuje do takiej gry jak z Simonsem, z Embiidem, bo on świetnie rozciąga defensywy przeciwnika. No nie można go zostawić, bo nie dość, że dobrze rzuca za 3 punkty, to jest bardzo wysoki, ma długie ramiona, więc bardzo łatwo mu rzucać nad rękami obrońców. Kolejnym graczem na tej pozycji jest Wilson Chandler, o którym na razie w barwach Sixers nie można jeszcze nic powiedzieć, bo jeszcze nie zagrał ani razu w preseason. Natomiast Chandler to jest już wyrobiona marka przez wiele lat grania w New York Knicks i Denver Nuggets. Nie jest to zawodnik, który nie wiadomo co zrobi, nie wiadomo jak, nie odkryje na nowo koszykówki. Natomiast będzie bardzo solidnym wsparciem z ławki. Mam wrażenie, kimś podobnym jak rok temu był Ersan Ilyasova. Oczywiście o innym zakresie umiejętności, ale kimś równie istotnym, kimś równie ważnym dla drużyny. Więc to zdecydowanie był dobry ruch w trakcie tegorocznego off-season. No i czwarty gracz, którego mam, to jest Furkan Korkmaz, który obawiam się, że niestety nie dostanie zbyt wielu szans w tym sezonie. Bo chociażby już preseason pokazał, że to Landry Shamet jest numerem 1, jeśli chodzi o to granie na pozycjach 2-3.
i to zablokuje gdzieś rozwój, podejrzewam, Korkmazowi, który znowu miał bardzo dobry okres w trakcie eliminacji do Mistrzostw Świata. Znowu wypadł bardzo dobrze w barwach reprezentacji Turcji. No ale nie, jak widać, nie przekłada się to na grę w NBA, więc tu nad tym Korkmaz musi popracować niestety. Jeśli chodzi o moją ocenę, to 3+, z tego względu, że jest to trochę zbyt krótka rotacja na tych pozycjach. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, mogą tutaj dołączyć gracze, nie wiem, Bayless, Landry Shamet chociażby, mogą grać na pozycji numer 3. Ben Simmons może być wykorzystywany jako silnik skrzydłowy często, natomiast wciąż to jest dosyć krótka rotacja. Okej. Podkoszowi. Tutaj mamy trzech zawodników. Oczywiście po pierwsze Joela Embiida, który wyrasta już najlepszego centra NBA. Takie jest moje zdanie i uważam, że nie ma lepszego środkowego w NBA w tej chwili, chociaż to nie oznacza, że Embiid nie ma nad czym pracować, bo wciąż wydaje mi się, że ta głowa trochę jest zbyt gorąca często, co powoduje, że Embiid łatwo wpada w problemy z faulami, łatwo wpada w problemy ze stratami i przez to tak naprawdę blokuje swoje umiejętności. Gdyby on potrafił trochę wyłączyć tą chęć rozgrywania, jechania na koźle, przodem do kosza, to wtedy by jeszcze ta drużyna była lepsza. No i tu zdecydowanie jest to zadanie dla Bretta Browna, żeby potrafić sprawić, że Embiid będzie jeszcze bardziej efektywny. Zmiennikiem Embiida, jak pokazują mecze przedsezonowe, będzie Mike Muscala, który wyprzedził w hierarchii Amira Johnsona. Muscala jest przede wszystkim twardym obrońcą, tak samo jak Amir Johnson, ale ma zdecydowanie lepszy rzut za 3 punkty i nie boi się tak grania za linią za 3 punkty, co wydaje się przy Amirze Johnsonie zdecydowaną przewagą, bo Johnson potrafi rzucać za 3 i nieraz to udowodnił, natomiast nie robi tego tak naturalnie, tak automatycznie, jest to bardziej trochę wymuszone, mechaniczne po jego stronie, a u Muscali to jest dosyć proste i łatwe, natomiast jest jeszcze czwarty zawodnik, który jest na niegwarantowanym kontrakcie, chciałbym, żeby się załapiał, czyli Emeka Okafor, ale to może być bardzo trudne dla niego, może się pokaże na tyle, że jakaś inna drużyna mu zaproponuje umowę, natomiast nie wiem, czy to się uda. Ocena podkoszowych 4,5. Jak Embiid pozbędzie się jeszcze tych dodatkowych mankamentów, o których mówiłem, to będzie to nawet więcej. Jeśli Muscala pokaże dużo więcej niż pokazywał w Atlanta Hawks, to też może być droga w kierunku piątki. No i ostatnia rzecz, czyli porównanie ataku, obrony i tempa gry. No tutaj ewidentnie Brett Brown postawił na defensywę, bo Sixers są trzecią najlepiej broniącą drużyną w poprzednim sezonie. Grającą przy tym bardzo szybko, bo w tempie 102,2 posiadania na mecz, co daje im czwarte tempo w całej NBA. A tak trochę szwankuje, jeżeli mówimy o drużynie, która ma być w czubie ligi, bo mają 11 atak dopiero. Więc myślę, że to jest pole do manewru dla Browna. Może właśnie otwarcie się Fulca, może właśnie dojście Chandlera. Dobry sezon debiutancki Shameta, no i zamiana Amira Johnsona na Mike'a Muscala sprawi, że o ten 1-2 punkty w przeliczeniu na 100 posiadań drużyna pójdzie do góry i będzie w stanie pójść ten krok wyżej. Chociaż oczywiście wiadomo, jak dojdzie co do czego, to w playoffach aż tak bardzo to nie ma znaczenia, bo wtedy tak naprawdę liczy się to, czy z danym konkretnym przeciwnikiem jesteśmy w stanie sobie poradzić, znaleźć plusy takie, które przysłonią plusy rywala. I tutaj będzie oczywiście ciężka robota dla Filadelfii, jeżeli trafiliby na przykład na takich Boston Celtics, bo już poprzedni sezon pokazał, że kiepsko z nimi się, nie lubię tego słowa, ale match-upują, czyli kiepskie jest to dopasowanie zawodników grających po jednej i po drugiej stronie. Mój duży problem, jeżeli tam wychodzi Jason Tatum, Jaylen Brown, a jeszcze teraz będzie Gordon Hayward. To są te pozycje, gdzie Sixers nie mają przewagi i muszą coś pomyśleć, żeby takich Celtics stłamsić i pokonać, bo jeżeli chcieliby wejść do finału NBA, to na Celtics trafią, czy to w półfinale konferencji, czy w finale konferencji. Okej, dzięki, no teraz oczywiście za kilka godzin pojawi się kolejny podcast. Z tej strony był Piotrek Zarychta, do usłyszenia.